Tak. Okej. No oczywiście spytam o sobotnią walkę Arka Tańculi. Zrobił na panu wrażenie? Tak. Ogromne, ogromne. To może wielu zaskoczy, ale powiem państwu, że no może jestem w czołówce tych, którzy bardzo trzymali za niego kciuki, a to dlatego, a to dlaczego? I sprawił mi ogromną radość, nawet nie tym, że wygrał, co sposobem, w jaki wygrał. Bo tak, po walce z Mateuszem, z moim synem, pojawiły się takie głosy, że Tańcula nie ma ciosu, że Tańcula, wyśmiewali się, że Tańcula, słaby Tańcula, trafił na słabego Mateusza. No to teraz patrzcie sobie, kpiarze i hejterzy, że oto ten słaby Tańcula rozniósł w pył. On go, nawet nie było dyskusji, on go rozniósł. Tańcula, który rzekomo nie miał ciosu, powalił tego chłopaka, który jest jakąś tam purpurą, jakiś ma purpurowy pas, nie wiem, platynowy, purpurowy, nie wiem, ja nie znam tych. Ale zrozumiem, że skoro z takim nabożeństwem mówi się o tym, jaki to ma pas wysoki, ten chłopak zdaje się w brazylijskim jiu-jitsu, no to znaczy, że jest tam gdzieś bardzo wysoko notowany u tych ekspertów. Chłopak, który miał pas mistrza federacji, Fame, no zostaje zmieciony, tam to jest deklasacja. No to jest deklasacja, więc po dwóch, trzech ciosach Tańculi chłopak zostaje zmieciony. Takich ciosów to mój Mateusz zainkasował 60, 70, a efekt znamy. Więc tak, ani Tańcula słaby, ani Mateusz słaby, bo obaj pokazali od tego czasu, od 15 maja, pokazali obaj, jaki mają potencjał. Obaj są na kursie wznoszącym, więc jeżeli doszłoby do takiego rewanżu, no to nie byłaby walka przegrywów. Bo kogo interesuje walka przegrywów? No to, że oni tam mają do siebie dużo animozji osobistych, to jest jedno. Ale to, że to byłaby, że dali epicką walkę i to nie była walka słabe uszy, tylko to była walka dwóch wojowników i teraz dopiero to widać po tym, jak zostało to zweryfikowane. Czas to zweryfikował. Ani Tańcula tam nie był słaby. Ja mam do Tańculi o to pretensje, że nie potrafił, on wiedział, co on czuł po walce z Mateuszem, a nie potrafił znaleźć w sobie tyle jakby obiektywizmu, żeby powiedzieć, on zaczął tam jakieś teorie układać, że no, z Mateusza kpić, że w trzeciej rundzie go nie znokautował, że jakaś tam dziewczynka by go znokautowała mała. No ale słuchaj, Arek Tańcula, przecież Mateusz nie spadł ze spadochronu do tej trzeciej rundy. Mateusz też tam był, też tam stał. To Mateusz ci zabrał te siły. I masz, chłopie, kawał siły, tak jak powiedział Artur Gwóźdź, masz kowadła w łapach, no i to super, no to bardzo dobrze, no to skończył ci się kontrakt z Fame MMA. Tyle, no, czas na rewanż, no i to będzie rewanż ciekawy, bo Mateusz pokazał, jakie są jego możliwości, dał walkę jeden po drugim, dał walkę zresztą z gościem, który zdaje się nie był mistrzem Fame MMA, ten Milonidas, ale pokonał gościa, który miał dwa main eventy w Fame MMA, więc praktycznie gdyby nikt by się nie zdziwił, jakby Milonidas również miał na jakimś tam etapie swojej sportowej kariery pas w Fame MMA. Więc mówimy tutaj o walce dwóch mocnych zawodników, nie przegrywów. No. Więc chłopaki dali potężną, gigantyczną walkę 15 maja, zostawili zdrowie, krew. Czas na rewanż, no. Tym bardziej, że obaj są na kursie znoszącym. Także pewnie ku zaskoczeniu wielu, pewnie mało kto kibicował temu zakończeniu takim, jakim było, tak jak ja kibicowałem Tańculi, żeby było jasność, no, ze względów też takich czysto sportowych, bo im wyżej Tańcula jest notowany, tym lepiej dla mojego Mateusza, taka prawda. No i też mnie zastanowiły jedne słowa, no bo przed walką pan wspominał Arka Tańculi. No jednak tak trochę było, że przy walce z Mateuszem Murańskim widać było bardzo duże zainteresowanie, a już przy walce z Marcinem Malczyńskim no tego nie było widać. No to ja już tam nie znam tych słupków, to już pewnie Federacja Fame MMA będzie wiedziała. Nie mówię o słupkach dokładnie, tylko mówię o ogólnym zainteresowaniu tym starciem. Tam był konflikt i widać było po prostu, że to robi wyniki choćby wyświetleń na YouTubie czy tak dalej, a tutaj nie było tego konfliktu i tego zainteresowania jednak no nie było widać takiego. No tak, ale to, panie redaktorze, ale to są dwa aspekty. Tam był konflikt i jak się okazało, było dwóch silnych zawodników,
A tutaj po pierwsze nie było konfliktu, a po drugie okazało się, że Tańczule z jego przeciwnikiem to dzieli różnica nie dwóch, trzech klas, ale to jakaś kosmiczna różnica, no bo tamten nie podjął walki. No mówię, przecież wszyscy widzieliśmy ciosy, czyli ciosy Tańczuli ważą. Te wszystkie głosy o tym, że ten Mateusz tam przyjął, co tam przyjął, Tańczula nie ma ciosu. Ma cios! No pokazał, jaki ma cios. No. Praktycznie po dwóch, trzech ciosach reszta tylko go dobijał. Tamtemu nawet nie w głowie było, żeby się bronić. Zrobił jakąś pozycję na żółwia, w ogóle defensywną. No kompletnie, wybił mu, po dwóch, trzech ciosach wybił mu chęć walki z głowy. No więc ważą te ciosy, no ważą. Tylko mówię, no o co mam takie pretensje tak po ludzku do Tańczuli? Że nie potrafił docenić Mateusza po tej walce z nim, chociaż on to dobrze wiedział, on dobrze wie przecież, on sam to czuł. On czuł, ile zdrowia zostawił, wiedział, że był na pograniczu też nokautu, ale tylko, że no, trzeba oddać jednak szacunek po walce, a nie wykpiwać, że no jaki to słaby Mateusz, bo mnie nie znokautował. No na Boga, no niech Mateusza do tej trzeciej rundy na wózku nie przywiózł, tylko obaj zostawili tam zdrowie. No ale to... No to pomijam, no taki Tańczula jest, jaki jest, no trudno, już pewnie taki inny już nie będzie, no. Są takie osoby, w którym więcej uchodzi, które na więcej mogą sobie pozwolić, no. Taki przykład pierwszy z brzegu, to Polacy jako jedyni nie kolaborowali z Niemcami, a cały świat myśli, że my jesteśmy sprawcami Holokaustu, a kolaborowali Francuzi, Belgowie, tworzyli legiony SS, szli na wschód walczyć z hitlerowcami, a cały świat uważa, że to my jesteśmy współtwórcami, pewnie sojusznikami Hitlera. No tak bywa, no. No widocznie mówię, tak jak dałem taki przykład historyczny właśnie odnośnie tego, że są takie osoby, są takie państwa, którym więcej uchodzi, albo którym więcej wolno, no to Tańczuli zakładamy więcej wolno, no. Ale no okej, idziemy dalej. Jak to mówią, zakłamana historia. Nieraz. No dokładnie tak, no to zakłamana historia jednostki, a tam zakłamana historia państw i wydarzeń historycznych, no ale no cóż, no tak jest, po prostu należy się, nie powiedziałem, nie należy się z tym zgadzać, ale należy to przyjąć do wiadomości. Ja już przyjąłem do wiadomości, że Tańczuli więcej wolno, no i że więcej mu uchodzi płazem. Ale co nie zmienia faktu, że no naprawdę, no kawał pokazał się jako kawał byka, no naprawdę, świetnie. Jestem pod dużym wrażeniem, tak. Oczywiście wspomniałem tutaj o zakłamanej historii, jak pan mówił o tych krajach, które... Tak, ja rozumiem, tak, oczywiście, no pan musi zachować obiektywizm. Ja sobie tutaj jakby biję prywatnie, to jest moja sprawa, ale ja mówię o zakłamanej historii tych krajów, tak, które dałem jako przykład. No wspomniał pan, że Arek dostał propozycję z Elite Fighters, no i Arek po walce wyznał, że jest dobra propozycja z Elite Fighters, nawet był bardzo zaskoczony. Tylko on powiedział, że chciałby tą propozycję, żeby to było w depozycie, bo aż był w szoku, jeżeli chodzi o tą pieniężną ofertę. I wspomniał, że nawet Fame MMA zastanawia się i może go puści na jedną walkę rewanż z Mateuszem, no bo Fame MMA nie dojdzie do skutku. No wie pan, no mamy z Fame MMA to mamy taką sytuację, że jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś w małych rzeczach jest nieuczciwy, no to i w wielkich rzeczach nie należy mu ufać. No więc jeżeli mamy sytuację z naszego punktu widzenia Mateusza nierozliczonego, niezapłaconego za epicki pojedynek, no to naprawdę chłopaki obaj zostawili kawał zdrowia i kawał życia w tej pierwszej walce 15 maja. I no to jak możemy ufać komuś, kto się nie wywiązuje z małych spraw, no to więc w dużych sprawach, bo to się szykuje jako ewentualna taki rewanż no z tego, co nawet Tańczula mówi, bo skoro są mu składane takie propozycje, na które on reaguje zaskoczeniem, pozytywnym zaskoczeniem, no to znaczy, że rynek docenia możliwość takiego rewanżu. No ale ja z naszego punktu widzenia, no jeżeli ktoś nas potraktował nieuczciwie, no tak nazwijmy rzeczy wprost, nieuczciwie, nierzetelnie w jednej sprawie i jeżeli zawodnik musi iść do sądu i upominać się o swoje, no to co, no to znowu, dlatego faktycznie, tak jak pan powiedział, no ten rewanż musiałby się odbyć na jakimś gruncie neutralnym, na to wychodzi, no niestety. Faktycznie Fame MMA stworzyło to wydarzenie w sensie federacji, stworzyło sobie wydarzenie, stworzyło historię, dało otoczkę do tego, dało warunki, no ale no, tak się los potoczył, jak się potoczył. No. No i na sam koniec, no trzeba sobie powiedzieć, że rewanż myślę, że byłby ciekawy
z tego względu, że obaj od tego starcia zrobili znaczący progres, no i Mateusz złapał takie doświadczenie w tej klatce, tak? No dokładnie tak, ja tylko powiem panu, że jakby jeszcze kończąc poprzednie zdanie, że żeby nie było tylko, że to Fame MMA jest takie niedobre, no to ta lista wstydu, biznesowa lista wstydu, jeśli chodzi o Mateusza, jest znacznie dłuższa. No tam jest też pewien Jarosław z ulicy Królewskiej w Warszawie. Ja jeszcze nie będę wchodził w szczegóły, bo jakby ja zawsze jestem człowiekiem konsensusu i człowiekiem dialogu. Natomiast jeżeli ktoś już moją dobrą wolę odbiera jako słabość, to dopiero wtedy przechodzę do ofensywy. Więc żeby nie było, że to tylko Fame MMA, ta lista wstydu, tak ją nazwę na użytek tej rozmowy, lista wstydu, jeśli chodzi o biznesowych partnerów Mateusza w tej walce z Arkiem Tańculą, jest znacznie dłuższa. Tak, i właśnie super, bo obaj pokazali wielki progres od tego 15 maja, no i zweryfikowali to, tak? No Tańcula pokazał, że jest jeszcze bardziej, jest dużo lepszym zawodnikiem niż był 15 maja, dużo bardziej dojrzalszym. Zderzyłby się z dużo bardziej dojrzałym Mateuszem. No, progresują obaj, więc mówię, fajnie, bo ja rozumiem konflikt. Konflikt to jedno i tu jest zainteresowanie, bo ten konflikt jest szczery i żeby nie było, ja w tej chwili propsuję Tańculę z uwagi na jego osiągnięcia, które to nie zmienia mojego zdania o nim jako o człowieku. To dla mnie to w ogóle abstrahuje od tego. Po prostu oddaję mu to, na co sobie zasłużył. Zasłużył sobie na to, żeby na ten moment za to, co zrobił w sobotę z tym byłym mistrzem Fame MMA, okazać mu szacunek i respekt. Ja ten respekt i szacunek mu okazuję, ale jak najbardziej dla tej walki to nie byłaby walka przegrywów, tylko byłby to pojedynek. No są wszystkie okoliczności spełnione, żeby taki rewanż się odbył. No są wszystkie okoliczności. Jest zainteresowanie, nie jest walka przegrywów, ale patrzmy chociażby. Był czas na walkę Szpilka-Zimnoch, kiedy obaj byli na topie i mieli konflikt osobisty. A czy teraz kogoś interesowałaby walka Szpilka-Zimnoch? No poza jakąś garstką? No nie. Na pewno nie tak. No dokładnie, ten czas się wypalił, czas się skończył. Wystarczy jedno, drugie potknięcie, a obaj i Zimnoch i Szpilka zaliczyli takich potknięć wiele, więc kogo by interesował ten konflikt, kto by za to zapłacił? No to jeśli mieliby coś sobie do wyjaśnienia, to musieliby iść, nie wiem, za garaże, no tak już powiem, pół żartem, pół serio, ale nikogo by nie interesowała walka przegrywów. Bo to, no, tak to teraz wyglądało. Z drugiej strony tak samo jest z pana walką i Marcinem Najmanem. No ale w sensie jakim? Tej walki jeszcze nie było, więc... No tak, tylko mówię właśnie, pan podał przykład Szpilki z Zimnochem i to jest podobna sytuacja, uważam.